Podstawówka w skrócie. Bójki szkolne, czyli chodzi o bicie się w szkole. Ogólnie to bójki szkolne są kojarzone głównie ze solówkami, czyli biciem się dwóch osób, zazwyczaj za szkołą. Tak jak w takich bójkach uczestniczą dwie osoby, albo nawet i więcej, i mogą być bójkami jakichś najpopularniejszych grup, tak jak to ma vibe w Ameryce. Jednak z tego co zauważyłem, to w polskich szkołach jest to dosyć niszowy temat i mega rzadko jest tak, aby ktoś się bił I w szkole średniej ani razu tego nie zauważyły. Za to w podstawówkach był to bardziej pospolity temat i o wiele częściej było można zauważyć, jak dwóch uczniów się przepycha, czy uda. Ja sam nigdy nie uczestniczyłem w takiej bójce, jednak nieraz zdarzyło się to zobaczyć w podstawówce. Ja przyjmuję zakłady! Uwagi szkolne czyli jedna z memowych rzeczy w szkole. Ogólnie to w internecie możemy znaleźć masę uwag, które dosłownie są przezabawne, że nauczyciel je napisał w taki sposób. Dużo z nich to zwracanie uwagi uczniowi jakieś głupoty, a potem uczeń jakoś odpowiedział, a ze względu, że dużo nauczycieli boi się kłócenia z uczniami, to po prostu wstawia im uwagę. Samych uwag w podstawówce raczej się nie dostaje, to w szkole średniej są one częstsze i raczej normalne. zależności co kto zrobi, u mnie uczniowie kiedy Kiedyś wyrzucili grzejnik, i tutaj myślę, że uwaga by nie zadziałała. Ja sam nigdy nie dostałem uwagi, bo raczej nie lubię się w szkole kłócić z nauczycielami i nigdy nie pyskowałem, bo nie widziałem w tym większego sensu. Ja dostałem za brak pracy domowej. Łazienka szkolna, czyli miejsce, do którego udaje się każdy uczeń, który ma potrzebę. Ogólnie jest to jedno z memowych miejsc, znajdujących się w szkole. Powinniśmy się do niego udać niby po naszą potrzebę, jednak jest to idealne miejsce dla ludzi palących w szkole lub bawiących się szkolnym papierem toaletowym. Możemy często w nim zauważyć jakiś porozmieszczany papier, nawet przyklejony do sufitu. Jednak w mojej szkole tego nie ma i wygląda na dosyć spoko, ale pamiętam, że w podstawówce było wiele gorzej. Jedynie kojarzy mi się jedna sytuacja związana właśnie z łazienką w mojej szkole, gdzie uczniowie wyrwali Grzejni i wyrzucili go za okno. Nie wiem, co mieli wtedy oni w głowie, ale musieli mieć niezły kontekst. Ale zabawa! Szkolne walki. Czyli chodzi o walki zorganizowane przez nauczycielkę między uczniami. Ogólnie wygląda to tak, że uczniowie bili się w klasie właśnie tej nauczycielki, aż do nieprzytomności. Co ciekawe, to nawet dodała ona własne zasady do tych walk, które wyglądały w taki sposób, że nikt nie ma. Prawa Nagrywać tego wydarzenia, co jest dosyć logiczne. Drugie to było to, że nie można ciągnąć się za włosy. A trzecie to, że miały być one krótkie, ponieważ miały trwać do 30 sekund. To jest bardzo szybkim czasem, jak nabicie się, choć pewnie jednak długie, jak na to, że to są walki amatorskie. Ja totalnie nie czaję, co miała ta nauczycielka w swojej głowie, bo brzmi to komicznie, jednak miało to miejsce. Ja bym naklepał im. Szkolne skrzynki, czyli chodzi o nowe niebieskie skrzynki zdrowia psychicznego, które pojawiły się w wielu szkołach, znajdujących się w województwie Mazowieckim. Ogólnie polegają one na tym, że każdy z nas anonimowo może sobie napisać to, co czujemy, a następnie wrzucamy taką kartkę i w taki sposób mamy dostać pomoc uczniom w dzieleniu się swoimi problemami. Taka informacja zostanie przekazana następnie do szkolnego psychologa, a skrzynki powinny znajdować się w mniej uczęszczanym miejscu, by dotrzymać mocniejszej anonimowości i by żaden z innych uczniów nie mógł zobaczyć, że coś takiego wrzucamy. Uważam, że jest to spoko rozwiązanie, jednak wiemy, jaki szk psycholog i że mało osób będzie raczej z tego korzystało. Ale czerwone skrzynki. Sprzęt szkolny, czyli elektronika z XX wieku. Nie wiem, czy tylko ja mam takie nieszczęście, ale nigdy nie widziałem dobrego sprzętu w szkole. Nawet moja wychowawczyni ma ludzi na ten sprzęt u siebie w sali, niby mogłaby wziąć swojego laptopa. Ale to nie ma sensu. No bo przecież pracuje, więc wszystkie niezbędne rzeczy powinna dostać od szkoły. Choć słyszałem o tym, że są szkoły, które mają już drogie sprzęty i są to zazwyczaj szkoły e sportowe. Wyobraźcie sobie, posiada. Jaki sprzęt za np. 40 tysięcy. Przecież to byłoby naprawdę piękne. Koda, że to tylko marzenia. Szczęśliwy numerek! Jest to liczba losowana, przykładowo w Librusie. Decyduje ona nam, kto będzie niepytany, sprawdzany z prac domowych i tak dalej. Mówię o tym dlatego, bo nie każda szkoła szanuje takie rzeczy i mają to w czterech literach. Pamiętam jak u mnie w podstawówce, mieli to totalnie gdzieś, ale sam ten numerek jest trochę nienormalny, bo daje nam on to, że nie musimy przykładowo odpowiadać. Czyli się uczymy, że jeżeli w przyszłości będziemy mieli rozmawiać z to lepiej tego nie robić. To dziś zapytamy, o nieśmieszny, ale ja mam szczęśliwy numerek. I co z tego? Mi to nie przeszkadza! To moja lekcja. Szafki szkolne, czyli rzecz, którą posiada chyba każda szkoła. Ogólnie pamiętam jak nagle w siódmej klasie zamontowali nam je. Było wtedy takie wow, na początku wszyscy wkładali tam książki, ale po czasie nikt ich nie używał. Jednak zawsze były tam kartony, farby, no i tym podobne na plastykę. Aktualnie u mnie wygląda to tak, że wkładamy tam kurtki albo buty. Ponieważ nie posiadamy wieszaku, pamiętam, że w podstawówce mieliśmy zawsze lekcje na najwyższym piętrze. A potrafiliśmy mieć szafki na samym dole, co było totalnie bez sensu. Sam jesteś bez sensu! Biblioteka szkolna, czyli miejsce, z którego możemy sobie wypożyczyć jakąś książkę. Ogólnie nigdy nie lubiłem brać stamtąd książek, bo zawsze było trzeba je oddawać na jakiś czas. A często zapominałem, żeby ją spakować do plecaka i je oddać. Pamiętam, że w jakiejś piątej klasie miałem taką sytuację, że wypożyczyłem książkę w styczniu, a oddałem dopiero w czerwcu. Głównie bierze się stamtąd lektury, bo każdy powinien ją przeczytać, no i trzeba ją mieć na lekcji. W podstawówce nic mi się nie działo, jak przeniosłem później, ale wiem, że na studiach płaci się za to kary, to stąd studenci nie mają kasy. Psycholog szkolny. Jest to osoba, do której każdy się boi pójść. W sensie, ja to tak widzę ze swojej perspektywy. Ponieważ uczniowie boją się reakcji innych ludzi z klasy, kiedy przykładowo wyjdzie się z sali, gdzie przebywa psycholog. No bo każdy wie, że byliśmy u niego. Również możemy się obawiać tego, że może on komuś z nauczycieli powiedzieć coś, czego byśmy nie chcieli. Nie powinien, ale wiecie jak to wygląda w tych czasach. Pamiętajcie, że jednak dużo osób zmaga się z depresją, bądź innymi rzeczami i warto udać się do takiej osoby, kiedy tego potrzebujecie? Oczywiście, jeżeli macie kasę, to możecie zawsze do prywatnego. Ho, 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 ho! Jak można mieć depresję? W 2022. Ach, to polskie społeczeństwo. Przebieralnia na WF, czyli miejsce, gdzie totalnie nie ma się czasu na przebieranie. Znaczy teraz już mam, bo możemy nawet na przerwach wchodzić, ale pamiętam, że w podstołówce nie mogliśmy. Bo w sumie nawet nie wiem czemu. Wiecie, jak gramy na WF-ie, to się pocimy, więc chodzimy po tym, żeby się przebrać. Jednak macie 10 minut na przerwie, a jak WF nawet się przedłuży, to możecie ich mieć 5. Aby aby się przebrać, więc nie ma się czasu na jakiś prysznic. Zawsze jest dezydorant, ale na buty, jak coś on nie działa. A potem jest coś takiego na lekcji. Eee, nie śmiercisz! A mam pachnieć po 45 minutach po WF-ie. Jedynka zapiskowanie! Wywiadówka, dzięki gdy wszyscy rodzice wyruszają na podróż do szkoły. Odbywa się wtedy mądra rozmowa na nasz temat. Witam Was, rodzice! Wasze dzieci są najgorsze, ale możemy je zmienić. Wrzucimy je do kapsuły i wyślemy w kosmos. Znaczy, dzięki systemowi edukacji polskiej, to ludzie zmienimy ich na normalnych ludzi. A mam pytanie do nieśmiesznego. No to jest totalny cpam. Nie dba o swoją przyszłość. Robi tylko jakieś głupie filmiki. Ej dobra, ale musicie mi przyznać rację, że powiedział to nauczyciel, czyli najmniej płatny zawód w Polsce. I to jest że mają tyle kasy. Ale co do pieniędzy, nie powinni w ogóle się wymądrzać. On powiedział swoje zdanie! Taweczko do kapsuły! Głupia szkoła! Ostatnio se siedzę na lekcji. No i wiecie, w podstawce zawsze mieliście pięć zachowania, albo sześć, za nic nie robienie. a pani wam mówi o tym, że trzeba jakieś konkursy i tak dalej, aby otrzymać piątkę czy szóstkę. Mówi okej, okay. tyle, że czyta dalej to, co ma napisane na laptopie i przy czym nam to pokazuje na tablicy. Można dostać nagane za uwaga! Cytuję: Swoim zachowaniem poza szkołą szkodzi opinii liceum. I ja wtedy jako naczelny hater systemu edukacji polskiej sobie myśli: Ale kurde, żyjemy w Polsce, gdzie... 100 lat temu walczono za wolność, przy czym wolność słowa czyli w necie powinienem móc wyrazić swoją opinię na temat swoich nauczycieli, czy coś. No i gdzie ona teraz jest? Ozbądźmy się go, bo właśnie powiedział swoją opinię w internecie. Koniec plecaków szkolnych, czyli chodzi o duże zmiany w szkołach. Ogólnie wiceminister edukacji zapowiedział dużą zmianę, która odbędzie się z podręcznikami szkolnymi, ponieważ to właśnie one będą następne wersje elektronicznej, przez co nie będziemy musieli ich nosić do szkoły. Media bardzo podłapali ten temat, i to właśnie dlatego od jakichś 4 dni możemy usłyszeć temat o końcu plecaku. Jednak to nie będzie ich do końca koniec, ale na pewno duża przyjemność dla uczniów, bo dobrze wiemy, ile one ważą. Według mnie jest to genialny pomysł, tym bardziej, że sam znam osoby, które noszą do szkoły tablet, i to właśnie na nim robią notatki, przez co nie muszą dźwigać tych ciężkich podręczników, przez zeszytu. Końcu zmiany na lepsze! Koniec odrabiamy.pl, czyli chodzi o nową, niefajną aktualizację odrabiamy. Ogólnie odrabiamy stwierdził, że wpadnie na dobry pomysł biznesowy, ale bardzo słaby dla uczniów i wprowadziło to, że nie możecie robić screen na telefonu, aby rozesłać pracę domową do innych osób. Wcześniej było tak, że jeżeli zostaliście na tym złapani, to dostawaliście banan na jakieś 3 dni, a teraz po prostu się nie da tego zrobić. Ja aby to zrobić, do czego nie zachęcam, bo łamie to regulami, to jest to, aby zrobić zdjęcie telefonu innym telefonem. jedyny minus tego, to jest słaba jakość. Ciekawe jest to, że wpadli na ten pomysł i na pewno mega dużo na tym zarobią, bo więcej osób będzie to kupowało. I trochę smutne, że nikt nie robi prawie tych prac domowych, tylko większość uczniów używa tej aplikacji. To mi dopiero życie ratuje.